Pierwszy, a więc jeśli chodzi o wyznaczenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Nieodpowiadające faktom jest twierdzenie skarżącego, to jest Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, jakoby Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu utworzyło cennik usług na okoliczność wyznaczania opłaty za udostępnianie informacji publicznej. Opracowany cennik usług instytucji kultury o szerokim wachlarzu świadczonych usług, w tym usługi najmu lokali, usługi kserograficzne i poligraficzne oraz usługi reklamowo-ogłoszeniowe, dotyczy, odnosi się i obowiązuje zarówno podmioty fizyczne i podmioty prawne na zasadzie równości wobec prawa. Cennik usług jest prawną konsekwencją wynikającą z przepisów zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także ze statutu instytucji kultury, umożliwiającą i gwarantującą prawną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i osiągania dochodów własnych instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność statutową, a uzyskane dochody w oparciu o opracowany cennik stanowią szeroko rozumiane, ujęte środki publiczne, na których opiera się finansowanie działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. Corocznie opracowywany cennik usług stanowi ciągłość i kontynuację prawną zagwarantowaną w wyżej wymienionych przepisach szczególnych, a wyszczególnione wartości poszczególnych rodzajów usług w znaczący sposób nie odbiegają od cen ustalonych w latach poprzednich. To też wnioskowanie innych podmiotów, nie mających w tej mierze żadnych uwarunkowań i kompetencji prawno-administracyjnych, jakim jest Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, o jego zmianę, likwidację czy weryfikację jest prawnie niepodstawne i niedopuszczalne. Zważywszy na powyższe, cennik usług 2012 opracowany przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu pozostaje w niezmienionej treści, jak dotychczas i ma obowiązującą moc prawną. Przepraszam. Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu oświadcza, że od momentu wpłynięcia pierwszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej do dnia dzisiejszego nie obciążyło i nie pobrało jakiejkolwiek opłaty za udzielenie informacji publicznej, to też stawiane zarzuty w odniesieniu do cennika i jego wartości opłat za usługi są bezpodstawne i bezprzedmiotowe w sytuacji, gdzie taki fakt, takie zjawisko nie miało miejsca. Błędna, nietrafna i niespójna prawnie jest podana przez skarżącego interpretacja artykułu 7 ust. 2 w nawiązaniu do artykułu 10 i artykułu 11 ustawy o dostępie informacji publicznej w odniesieniu do zapewnienia możliwości udostępnienia informacji publicznej przez podmiot udostępniający informację publiczną, na którą powołuje się skarżący, gdyż wbrew twierdzeniu skarżącego przepis ten nie obliguje jednoznacznie do bezpłatności świadczenia usługi kopiowania, wydruku, przesłania lub przeniesienia informacji publicznej na inny nośnik. Przepis ten natomiast zawiera bezspornie zastrzeżenie artykułu 15 tej ustawy, czego nie dostrzega skarżący, a który dopuszcza pobieranie opłaty za informację przetworzoną, więc taką, gdzie jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej, dokonania stosownych analiz prawnych w zakresie możliwości udostępnienia obliczeń zestawień połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych, sprzętowych i finansowych. Zamieszczona na stronie internetowej Centrum wycena dodatkowych kosztów poniesionych przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu według indywidualnego rozpatrzenia sposobu udostępniania informacji publicznej wskazanego we wniosku ma tym bardziej racjonalne i prawne uzasadnienie artykułu 15 cytowanej ustawy w sytuacji żądania nadmiernie przetworzonej informacji publicznej, narażające centrum na ponoszenie niebagatelnych strat finansowych wpływających na niewykonywanie planu finansowego z racji świadczonych usług kserograficznych, poligraficznych i innych, przy ponoszeniu dodatkowych wydatków związanych z zakupem materiału, sprzętu, jego amortyzacji oraz dodatkowym ponadnormatywnym czasem pracy zatrudnianej kadry, której podstawowym zadaniem zgodnie ze swoimi zakresami czynności są czynności w sferze działalności kulturalnej i sportowej. Zgodnie z artykułem 15 wyżej cytowanej ustawy to podmiot udostępniający każdorazowo decyduje, czy zaistniały dodatkowe koszty i czy zamierza pobrać opłatę. Zasadność prowadzenia i funkcjonowania w zgodzie z artykułem 15 ustawy o dostępie informacji publicznej wyceny dodatkowych kosztów poniesionych przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu według indywidualnego rozpatrzenia sposobu udostępniania informacji publicznej wskazanego we wniosku potwierdzają fakty przeprowadzania wyrafinowanych działań w postaci składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej o kontrowersyjnym i spektakularnym podłożu stanowiące nadużycie prawa do informacji publicznej
z treści których wynikają, z których treści nie wynikają jakiekolwiek przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego, czego przykładem jest żądanie przez kilkanaście podmiotów w tym samym czasie, w tym samym trybie, z identycznym, powielanym, kopiowanym wnioskiem pana redaktora naczelnego Gazety Stacji Tłuszcz, a zarazem wiceprezesa Stowarzyszenia Castor Inicjatywa dla Rozwoju, prezesa Fundacji Stacja Demokracja, a także członka walnego zebrania członków Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, a więc strony skarżącej, przetworzenia ponad 4000 dokumentów i przesłanie w formie skanu drogą e-mailową dla tychże podmiotów żądających ogółem wykonania operacji przesłania drogą mailową ponad 40000 sztuk dokumentów. Przyjmując i skanowanie jednego dokumentu z dokonaniem stosownych skreśleń informacji chronionych prawem zajmuje około 5 minut i to, że w ciągu jednej godziny pracownik bez przerwy wykonałby 12 skanów, a w ciągu 8 godzin nieprzerwanej pracy możliwe jest wykonanie około 96-100 skanów, to zeskanowanie ponad 4000 dokumentów wymagałoby zaangażowania pracownika przez około 43 dni roboczych. A ile czasu zajęłoby wysłanie pocztą elektroniczną ponad 40000 sztuk dokumentów? Można by uznać takie zjawisko za zbieg nieprzewidywalnych, losowych i niezamierzonych celowo zdarzeń, gdyby nie fakt, że jest to proceder, w który uwikłany jest podmiot skarżący, czyli Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, który w sposób nieodpowiedzialny, niedojrzały publicznie, wbrew zapisowi w swoim kodeksie etyki, cytuję, swym prawem, uczciwym i godnym postępowaniem i nienaganną postawą etyczną będziemy budować pozytywny wizerunek stowarzyszenia. Manipuluje prawem dostępu do informacji publicznej, posługując się z premedytacją, wspólnie i w porozumieniu z panem redaktorem naczelnym Gazety Stacji Tłuszcz, wiceprezesem Stowarzyszenia Castor Inicjatywa dla Rozwoju, a także członkiem walnego zebrania członków Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Członkowie tego stowarzyszenia, pan prezes, wiceprezes, skarbnik, dyrektorka programowa oraz członkowie walnego zebrania członków w osobach indywidualnie z celowym zatajeniem swojej funkcji społeczno-publicznej poza strukturą organizacyjną wysyłają identyczną, skopiowaną treść wniosku pana członka tego stowarzyszenia, zabawiając i uprawiając swego rodzaju grę z Centrum Kultury, Sportu i Kreacji Tłuszczu, wymuszając nadmierne przetwarzanie informacji publicznej. Załącznikami są kopie wniosków przesłanych drogą mailową na adres Centrum Kultury, które załączone są do mego stanowiska. Państwo będziecie mogli się zaznajomić i osądzić sprawę. Brak odpowiedzialności i dojrzałości publicznej w tej mierze dowodzi również fakt zainicjowanego przez pana prowokacyjno-konfrontacyjnego najścia biura dyrektora centrum przez członka walnego zebrania członków SLGO, który wtargnął do biura dyrektora w sposób bezczelny, urągający podstawowym zasadom, kanonom zachowania się w miejscach publicznych, rozsiadł się w biurze, żądając informacji w zakresie, na którą otrzymał już drogą korespondencyjną odpowiedź, przeszkadzając tym samym wykonywaniu obowiązków służbowych dyrektora centrum. Całe zajście obserwowane było przez obecności pracowników Centrum Kultury. O całym zajściu poinformowana została również policja i ten fakt odnotowany jest przez nią. Takie podobne zachowanie zaprezentował wyżej wymieniony osobnik również w Urzędzie Miasta w Tłuszczu. Zaprezentowany sposób korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej przez członka walnego zebrania członków Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, strony skarżącej, zapytano o przedstawienie się, oznajmiając, że jest człowiekiem z ulicy, reprezentującym prawo, obnażył niedojrzałość publiczną, łącznie z brakiem ogłady i kultury osobistej. Takie działanie poddane zostało weryfikacji zgodności działań Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz redaktora naczelnego stacji Tłuszcz i wiceprezesa Stowarzyszenia Castor Inicjatywa dla Rozwoju z zapisami celów statutowych poprzez zawiadomienie o tym poszczególnych organów nadzoru
i zawiadomienia prokuratury z postanowieniem zarzutu umyślnego utrudniania i przysporzenia prac jednostce samorządu terytorialnego poprzez żądanie informacji nadmiernie przetworzonej i stwarzanie sytuacji powodujących zakłócanie wykonywania czynności służbowych przez pracowników jednostek samorządowych. Takie działania, raczej współdziałanie wyżej imionych osób, jest działaniem nikczemnym, niegodziwym i niemoralnym ludzi publicznej działalności, podważającym artykułowane przez nich deklaracje szerzenia idei misji, praworządności i demokratyzacji życia publicznego. Nawet oznaczenia państwowe, honory i uznania, którymi szczycą się m.in. prezes, cytuję, który przedstawiany jest jako orędownik prawa, zajmując 30. miejsce na liście najbardziej wpływowych prawników Dziennika Gazety Prawnej, za aktywne działania na rzecz zwiększenia przejrzystości działań władzy, ale niestety nie za przejrzystość własnych działań, na czym ubolewam, czy też dyrektor programowa oznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nie mogą przyćmić i przysłonić braku ich odpowiedzialności publicznej prawnej wskutek podjętych przez siebie działań nie przystającym osobom publicznie i społecznie rozpoznawalnym i medialnie rozpowszechnianym. Mając na uwadze powyższe, skarga w tym zakresie jest bezpodstawna. Nietrafne i błędne jest interpretowanie przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zapisu artykułu 8, ustęp 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, i z treści tego przepisu w żadnej mierze nie wynika, że każdy podmiot ma obligatoryjny obowiązek prowadzenia utworzenia biletynu informacji publicznej. Przepis stanowi, że informacje publiczne powinny być udostępniane w preferowanej przez ustawodawcę formie biletynu informacji publicznej, ale też nie wyłącza i nie wyklucza innych form udostępniania informacji publicznej w przypadku nieistnienia BIT-u, jakimi są formy określone w artykule 10 i artykule 11, a do których należą wniosek pisemny, informacja w formie ustnej, w drodze wyłożenia lub wieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub przez instalację innych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją o charakterze informacji publicznej, co ma odzwierciedlenie w działalności udostępnienia informacji publicznej przez Centrum Kultury. Interpretacja artykułu 8 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich sprowadzałaby się w praktyce do tego, że każda jednostka samorządu lokalnego, przedszkole, szkoła, klub sportowy, dom kultury, a także każde stowarzyszenie w Polsce powinno mieć obowiązkowo biletyn informacji publicznej. Dotyczy to również najbliższego otoczenia organizacyjnego Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Mając na uwadze taką interpretację Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, zadziwiające jest to, że zarząd tego stowarzyszenia do dnia dzisiejszego, oprócz skargi złożonej na burmistrza Tłuszcza w tej kwestii, nie wypełnił swojej misji, której kluczowym założeniem jest wpływanie na edukację władz i obowiązku publiczno-prawnego, nie składając skarg na wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w całej Polsce za zaniedbanie i nienależyte wykonywanie przezeń nadzoru nad podległymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi BIP-u. Począwszy od prezydenta miasta stołecznego Warszawy, gdzie siedzibę posiada SLGO. A skończywszy na starostach większości powiatów za brak nadzoru nad stowarzyszeniami, które nie utworzyły biletynu informacji publicznej, tym bardziej tych, które istnieją od kilku czy kilkunastu lat od momentu wprowadzenia w życie ustawy. W odróżnieniu do Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które w tej formie, jako nowa instytucja, istnieje zaledwie ponad miesiąc, a od której żąda się w pierwszej kolejności utworzenia BIP-u według życzenia Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, przypisującego sobie prawo wyroczni prawa w Rzeczpospolitej. Obecni tutaj członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, którzy przynależą do lokalnych stowarzyszeń i piastują w nich odpowiednie funkcje społeczne, jak na przykład pan Tadeusz Sasin, reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, pan radny Kamil Paweł Laskowski, członek Stowarzyszenia Twórcy Jutra, czy pan radny Włodzimierz Paweł Fedryszek, związany z Tłuszczańskim Klubem Sportowym Bóbr. Według interpretacji przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich artykułu 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej łamią prawo
gdyż żadne z tych stowarzyszeń nie posiada biletynu informacji publicznej. Oznacza to, że z dniem jutrzejszym, a może i dzisiejszym, możecie, raczej powinniście Państwo spodziewać się kilkudziesięciu wniosków z całej Polski z aktywnością Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich lub Stowarzyszenia Castor Inicjatywa dla Rozwoju i Twojej lokalnej gazety Stacja Tłuszcz w imię pełnionej misji praworządności i demokratyzacji życia publicznego przez wyżej wymienione podmioty. Skarga wniesiona przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie przez burmistrza Tłuszcza nadzoru nad Centrum Kultury i Sportu Kreacji w Tłuszczu w zakresie bezpodstawnych zarzutów w odniesieniu do prowadzenia cennika usług Centrum oraz sprawy tworzenia BIP Centrum ma charakter spektakularno-medialny i powiązane jest z działalnością Stowarzyszenia Castor, Inicjatywa dla Rozwoju Gazety Stacja Tłuszcz, kierowanym przez pana spółdzielczego w porozumieniu i wspólnie z Towarzystwem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wbrew zasadom moralności społecznej z naruszeniem prawa do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji kultury. Liczne artykuły, informacje i dywagacje prawne rozpowszechnione na różnych stronach internetowych z przekłamaniami lub pomieszanymi faktami w sprawie tzw. utrudniania dostępu do informacji publicznej przez Centrum Kultury, Sportu i Kreacji i Urząd Miasta są zabiegiem socjotechnicznym usprawiedliwiania się przed opinią publiczną przez wyżej wymienione adoracyjne grupy wsparcia przy atakowaniu instytucji publicznej w odwecie za prawne zapytania publiczne ze strony Centrum, do czego się przyznają na stronie www.isp.org.pl. Cytuję. Tocząc wojnę na wnioski do informacji publicznej, następny ruch wykonali dziennikarze. Przypadek stacji Tłuszcz. Zwracając się do Centrum Sportu, Jestem Centrum Kultury, Sportu i Kreacji, a więc to świadczy już o tak zwanej dojrzałości nawet dziennikarskiej. O udostępnienie podobnych dokumentów. Centrum Kultury, Sportu i Kreacji jest na etapie tworzenia BIP, kierując się zasadą pełnej informacji i jawności o działalności instytucji w zakresie zarządzania i wydatkowania środków publicznych z przeznaczeniem na działalność kulturalno-sportową i pragnie poprzez to działanie ukrócić spektakularne, niedojrzałe publicznie i społecznie działania osób prawnych fizycznych, traktujących dostęp do informacji publicznej jako zabawę i swoistą grę, na którą stanowczo prawnie będzie reagować. Mając powyższe na uwadze, skarga w ocenie Centrum Kultury, Sportu i Kreacji jest bezpodstawna i bezzasadna. Nie zasługuje na uwzględnienie z powodów i faktów podanych powyżej. Dodatkowo jeszcze do mojego stanowiska dołączam Też mogę chyba mało istotne znaczenie, niemniej jednak... Tak też się witam pana przewodniczącego. Witam. A jednak jest. To jest Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. To tam na tym zdjęciu jest, kto odwiedził Centrum Kultury, kto wysłał, szanowni państwo, maile z całej Polski. Zaświadczę tylko jednym. To jest niepoważne publicznie. Przekazuję cały protokół dla komisji. Mam jeszcze pytanie, panie przewodniczący, zasadnicze. Czy na dzisiejszym spotkaniu będzie jakakolwiek podjęta decyzja w sprawie, nie wiem, uwzględnienia mojego stanowiska, czy jedynie spotkanie, tak pan przewodniczący zasygnalizował, ogranicza się tylko i wyłącznie do zapoznania się ze stanowiskiem. Tak. Więc moje stanowisko w zasadzie zostało przedstawione i taka jest moja rola. Natomiast jeśli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym zostać do końca tego posiedzenia, mając na uwadze, że wszyscy pozostali chyba też tu będą jeszcze uczestniczyć w tym spotkaniu, a w tym momencie proszę mnie traktować nie tylko mieszkańcem, nim jestem, ale jako przedstawiciela samorządowej gazety Nowy Tor. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję panie dyrektorze, że mogę powiedzieć w swoim imieniu tutaj kolegów radnych. Jak pan zauważył, nikt, że tak powiem, najmniejszym gestem czy słowem panu nie przeszkadza. Za co serdecznie dziękuję. W prezentowaniu swojego stanowiska nikt jakby z nas tutaj
tego nie utrudniał. Ja jeśli mógłbym odnieść się do jednej z pana wypowiedzi już na koniec, po prezentacji stanowiska, tak jak mówione było na początku, komisja ani nie miała takiego zamiaru, ani nie ma też takich jakby uprawnień, żeby tutaj w tej sprawie, że tak powiem, podejmować decyzję. Komisja może, że tak powiem, wyrazić opinię. Pojedynczy radni mogą wyrazić swoją opinię, jeśli mają takie życzenie. Czy komisja może ewentualnie... On tutaj nie ma nawet powodu do wniosku, bo jakby że tak powiem, przepisy w tym zakresie mówią jednoznacznie, że skargę rozpatruje Rada Miejska jako całość, nie komisja. Komisja miała się zapoznać z racji jakby zakresu merytorycznego działania, skoro jest to Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia. No to miała się zapoznać tutaj ze stanowiskiem pana dyrektora, bo skoro wpłynęła skarga dotycząca prowadzonej przez pana jednostki. Przepraszam bardzo, nie, ja chciałem sprostować, skarga skierowana na dyrektora Centrum Domu Kultury, to skarga skierowana za niewykonywanie nadzoru na burmistrza, więc proszę nie być boję. Szanowny panie, czytał pan swoje stanowisko, tak jak mówię, nikt panu jednym słowem nie wchodził w zdanie. Tak, ale wie pan, nie pozwolił, żeby pan po prostu mówił tutaj brednie, wie pan, po prostu prawda. No pan mówi w tej chwili, że ja jestem, wie pan, tutaj stroną jakąś oskarżoną. Co do obrażania, proszę pana, to wie pan, niech pan uważa na swoje też wypowiedzi obrażające innych ludzi. Szczególnie na łamach stawci tłuszcz. Panie dyrektorze, mówił pan 20 minut, ja się z wszystkimi tezami przez pana podnoszonymi zgadzałem, natomiast ani jednym słowem nie przeszkadzałem, bo uważałem, że na tym polega ten dialog publiczny, że każdy z nas ma prawo zaprezentować swoje stanowisko i w momencie, kiedy dana osoba prezentuje to stanowisko, to uważałem, że niegrzecznie byłoby przerywać i pana również proszę o wzajemność w tym zakresie, także bardzo proszę nie wchodzić w słowo. Przyrzekam. Proszę nie chodzić o słowo. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, nie jest komisja, że tak powiem, nie ma takiej mocy, żeby tu podejmować jakiekolwiek decyzje. Tak jak mówię, z racji na merytoryczny zakres naszego działania uważaliśmy za stosowne, że i chcieliśmy zapoznać się jakby z pana stanowiskiem, bo uważamy, że skoro skarga pana dotyczy, ja nie powiedziałem, że to jest skarga na pana, skarga dotyczy, no pośrednio jest to skarga również na pana. Natomiast tak jak mówię, nie łapmy się za słówka. Uważaliśmy, że no też jakby pan ma pełne prawo, żeby swoje zdanie tutaj publicznie wypowiedzieć. Ja, panie przewodniczący komisji, chciałem wrócić do kwestii, zapytać, nie wiem, jakie jest pana zdanie. Mnie się wydawało, że akurat tutaj, skoro pojawiła się skarga i są dwie strony, czyli skarżący i osoby, na które wpływa, osoby czy organy, na które wpływa skarga, to uważałem, że tutaj należałoby też ewentualnie dopuścić do głosu i drugą stronę. Jak to się mówi, no stara rzymska zasada, audiaturę tam teraz parę wysłuchaj także drugiej strony. No, chyba wypadałoby się tak zachować, ale to już zostawiam do decyzji panu przewodniczącemu. Jeśli chodzi o mnie, to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chce na ten temat? Czy tutaj, jeżeli chodzi o VIP, nie tak dawno jak wczoraj oglądałem w telewizji program, i właśnie występował przedstawiciel, nie wiem, miasta stołecznego Warszawy i właśnie była rozmowa na temat BIP-u, że też nie mają BIP-u i w tym momencie ktoś zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat budżetu miasta, gdzie jest tam 19 tysięcy stron i właśnie tutaj padło właśnie takie stwierdzenie, że jednak ten BIP jest koniecznie potrzebny, bo gdyby trzeba było skserować dla kilkunastu takich osób te 19 tysięcy stron, to naprawdę są spore koszty i tak dalej. No to takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o zdanie odpłatności, jeżeli jest dostęp do informacji publicznej jest niepłatny, znaczy jest nieodpłatny, no więc tutaj to nie możemy mieć pretensji do stowarzyszenia jednego, czy drugiego, czy piątego, że oni takie, powiedzmy, wnioski składają o dostęp do tej informacji. No ja wspomniałem, że ani grosza nie zostali obciążeni. Rozumiem. Ja mówię, mówię, że nie możemy mieć do nich pretensji o to, że taki wnioski składają. I nigdy nie mówię, że mam rację na wszystko. Natomiast nie jestem też, jak to się mówi, tylko mówi się krowa się, nie zmienia tak, poglądu. Więc ja poprzez dyskusję prawną i korespondencję prawną z tym podmiotem, no cały czas jak gdyby też się dokształcam. Jeśli w ten sposób zarzuca mi się, że te ceny są takie czy inne, to też tłumaczę. Ceny skanowania 2 zł nie są ceny wymyślone przeze mnie. Ta cena była już dla 3, ona jest nie ruszana. Nie wiedziałem, że wywoła aż tyle, ona tutaj w tym sensie, podając dla wniosku pana
Na dzień dzisiejszy, jak tłumaczy, pan mówi, jest potrzebna strona BIP-u dlatego, że każda informacja, która będzie zapytana, będzie już udostępniona na BIP-ie. Zresztą doskonale o tym wiedzą koledzy, którzy również otrzymali ode mnie zapytania, no potraktowane niestety jako z ich strony odwet dla mnie, co zresztą piszą na forach internetowych. No, czy cała ta wojna, w cudzysłowie, ma polegać na tym, że mamy się prześcigać, kto będzie silniejszy i kogo załadujemy robotą? Także wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy moje stanowisko jest przedstawione w ten sposób, bo ja dochodziłem bardzo szeroko, głęboko do tego. Ja nie wiedziałem w pierwszych odpowiedziach, że tych panów łączy tak zwana zażyłość związkowa organizacyjna, którą, proszę wybaczyć, ale nie wolno wykorzystywać do takich celów, aby poza strukturą organizacyjną, o której mówiłem, indywidualnie wysyłać maile i jeszcze straszyć mnie udostępnianiem danych osobowych pana prezesa, który przecież jest osobą bądź społeczną i publiczną, a dane osobowe jego dotyczą osób, których razem spotykałem się na swoich posiedzeniach walnego zebrania. Więc dla mnie to jest po prostu śmieszne i irytujące, żeby w ten sposób podchodzić do sprawy i popisywać się redykcją jakąś prawną, że to nie wolno, tamtego nie wolno, tym podobne. Nie, szanowni państwo, ja nie jestem prawnikiem. Natomiast uznaję, zawsze sobie przywołuję zdanie Andrzeja Szypiowskiego, który powiedział, że nie sztuką mieć kodeks w głowie. Sztuką mieć głowę w kodeksie. I to czyni cały czas się po prostu dokształcam i douczam. Natomiast nie pozwolę sobie, proszę wybaczyć za moje ostre słowa, takiego postępowania, aby ludzie, którzy czują się gremialnie, jakby powiedzieć, silniejszy, bo są pod szyldem organizacji dumnie się nazywających, co nie świadczy, że nie łamią prawa. Może nie dosłownie łamią prawa w sensie karnym, chociaż powiem szczerze, w tym momencie, kiedy jest taka sytuacja, że tyle podmiotów z całej Polski i takie osoby z innego stowarzyszenia, współdziałające ze sobą, powodują, jakby powiedzieć, no, bądź co bądź nachalne i typowe, jak gdyby przeszkadzanie instytucji, albo nawet spowodowanie paraliżmu jego działalności, no to chyba to jest nienormalne w uzyskiwaniu informacji publicznej. Ostatnio pojawiają się wnioski naszych mieszkańców. Podejrzewam, że tych wniosków nigdy nie było, no pojawiam się teraz w momencie, kiedy zostałem dyrektorem Domu Kultury, tu nie będę oczywiście tutaj tego komentował, nie chcę być złośliwy, są wnioski mieszkańców, ale z konkretnymi, o czym mówi ustawa, konkretne pytania, konkretny zakres. Co to jest zakres? Proszę wszystkie rachunki, dokumenty, faktury za lata 2009, 2010, 2011. No co to jest za pytanie publiczne? Żadne. Natomiast pojawiają się w tej chwili pytania konkretne, które mówią, proszę o informację publiczną w postaci faktury za występ zespołu Godne Life. Normalna informacja publiczna, na którą zostanie dana odpowiedź bez obciążania jakichkolwiek kosztów, bo wykonanie jednego skanu czy ksero to przecież nie żadna jest filozofia dla instytucji kultury. Ale wywołanie sztucznego zastraszania, bo tak to trzeba nazwać, poprzez to, że się 10 podmiotów żąda ze skanowania 4000 dokumentów, nie wiem, na ile przedstawiciele tego stowarzyszenia znają ustawę o finansach publicznych, znają ustawę o działalności kulturalnej, że każdy wydatek, każda faktura, każdy zakup, od ołówka po zapłacenie gazu, poprzez umowę o dzieło, jest środków publicznych. Centrum Kultury nie ma innych środków. Stowarzyszenia mają podział swoich środków, bo mają na środki publiczne, więc te, które zyskują na to finansowanie różnych programów i środki własne na zasadzie składek, darowizn czy działalności gospodarczej. Więc żeby najpierw żądać od instytucji kultury takiego dużego, jak powiedzieć, natłoku wykonania pracy, no, zgodnie z prawem, no bo przecież to jest zapytanie, można powiedzieć, każde zapytanie, nawet głupie, za przeproszeniem, jest zapytaniem publicznym. Sprawdzanie jak gdyby możliwości prawnych dyrektora i jego załogi, czy potrafi się wybronić z takich zarzutów, no powiedzmy sobie poważnie, no na takie stanowiska, na tak dumne nazwy jak Pozarządowe Centrum Informacji Publicznej, liderów lokalnych, chociaż no nie wiem, kto państwo poważnie nazywa się liderami lokalnymi, bo to przez społeczeństwo państwo nie wybiera, tak jak wybiera się radnych. A jest on zatwierdził. Także, no tak, ja mówię o nazwie, ja nie mówię o nazwie. Nazywa się można różnie. Nazwa nie jest obraźliwa, zgadza się, nazwa jest bardzo ambitna, bym powiedział. Także tutaj takie postępowanie, no dla mnie troszeczkę jest niezrozumiałe. I wydaje mi się, że, ja kończę. Dlatego ja też myślę, że
Jestem osobą skłonną do konsensusu, dlatego moje wypowiedzi są takie, nie inne. Natomiast, no, proszę Państwa, jeśli dowiaduje się, a to jest nie tym tajemnicą, że to na mnie do prokuratury składa się zawiadomienie, bo już prokuratura do mnie dzwoniła, pytała się, o co chodzi, powiem szczerze. Jeśli pisze się skargi na dyrektora centrum, do ministra kultury, czy do prezydenta, no to nie wiem, czy to jest takie działanie polegające na tym, aby pokazać swoją siłę, czy raczej się już broni przed tym, że się tunie. Przepraszam, panie Pawle. Ja tylko chciałem dokończyć, że nie myślę, żeby tutaj, nawet nie mogę myśleć, żeby stowarzyszenie działało z złej wierze, składając taki wniosek. Ale to, co praktycznie z tego wszystkiego wynikło, to trzeba z tego jak najszybciej wyciągnąć jakieś wnioski. Co, nie? Czy panie dyrektorze, jak najszybciej może utworzyć tą stronę WIP-u. Tak. Znaczy ona jest stworzona, ja tłumaczę. Natomiast, panie radny, ja panu tłumaczę, czy pan byłby przyjemnie, że jutro pan otrzymuje z 10 podmiotów wykazanie wszystkich faktów rachunków za boisko, za trenerów. To jest zgodne z prawem. I dostanie pan 40 tysięcy może, prawo 400 tysięcy, proszę pana. Ja rozumiem, panie dyrektorze, ale pan nie musi mi tego tłumaczyć. To będzie normalne dla pana. Możemy dyskutować teraz w tej chwili godzinami na ten temat. Bo mi jedna rzecz umyka, nie wiem, po prostu chciałbym od pana to usłyszeć. Czy zdarzyła się taka sytuacja, że, no bo tak, jest tam ten cennik. Cennik na stronie widziałem, natomiast nie wiem, jak w praktyce on ma później zastosowanie przy tym dostępie. Bo tu w skardze jest to podnoszone, natomiast jakby, no, widzę skargę, widzę to, co jest na stronie, a wszystkich dokumentów nie widzę. Znaczy, nie widzę pewnych dokumentów, które mogłyby coś powiedzieć. Tu może pana zdanie coś mi rozjaśni. Czy była taka sytuacja, czy zdarzyła się taka sytuacja na przykład, że pan uzależniał udzielenie tej informacji publicznej dla jakiegoś podmiotu od wniesienia opłaty, czy pana, nie uzależniał. Pierwszym wnioskiem w tej, jak gdyby mówię, sferze bardzo szerokiej, a więc ponad 4 tysięcy wykonania skanów dokumentów, ja nie chciałem się robić tutaj, powiem, takiej publiki, bo mówię państwu przynieść wszystkie dokumenty w ilości 4 tysięcy, rozłożyć to, jak wspomniana pani sędzina Wesołowska, i pokazać, że jak to zrobić, żeby to wykonać. Ja się tłumaczę w informacji podanej, że, proszę państwa, zastałem takim, a nie inną sytuację w Domu Kultury, żebym dojść, proszę pana, nie uzależniałem, pan pierwszą osobą, która zgłosiła, więc powiedziałem mu, że jeśli żąda taką informację, jest to duża informacja, zgadza się, a więc wyszczególniono według cennika, który istniał, że skan kosztuje 2 zł, 20 groszy jest przesłanie maila, według cennika, który istniał. Wyszło to, że za 4 tysiące i tym podobne, no wychodzi suma około 9 tysięcy. No proszę wybaczyć. Nie, wykonanie 4 tysięcy skanów bezpłatnie, jakby się powiedzieć na interpretację, zgadza się ustawy, no jest troszeczkę nienormalne. No, bo ale... ja wyliczyłem, ile takich czynności, ta czynność by musiała trwać, natomiast powiem szczerze tak. Do Domu Kultury przychodzą ludzie, osoby fizyczne, i płacą za skan 2 zł i nikt nie podnosi larum, że jest drogo. A jeszcze inną, jeszcze jakby druga rzecz, czy w tym wniosku, który był do państwa składany, wnioskujący w tym przypadku, czy życzył sobie, że chce w tej lub w innej formie, życzył sobie, że tylko skanie, tylko skanie i drogą mailową, tak, tak. Ja zachęcam, powiem tak, przecież jeśli ja nie mam BIP-u, zgadza się, nie mam inne poszczególne nawet organizacje, bo wiadomo, rzeczą z takich czy innych przypadków, czy nie ma kadry, czy nie ma środków finansowych, proszę wybaczyć, ale czy można wymagać od Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, żeby pan Sasin miał BIP, jak on nie ma komputera? Aparatu, no więc no, możemy mu robotę zrobić, tak? Na wniosek, tak? Dokończając pana odpowiedź na pytanie. Więc proszę pana, jeśli chodzi o inną, jest forma taka, mówię, proszę bardzo, ja mogę udostępnić dokument, ja nie mam do ukrycia, przecież ja w latach 2009 i 2010 nie pracowałem w Centrum Kultury. Proszę przyjść i proszę sobie na zasadzie wglądu do dokumentacji poglądać wszystko państwo, co chcecie. I tam znajdziecie na pewno jeszcze nie jeden kwiatek, którego ja na dzień dzisiejszy jeszcze nie odkryłem. A dużo już odkryłem, czy sama doskonale Rada wie, jakie nieprawidłowości w działalności Domu Kultury są. Także proszę wybaczyć, na dzień dzisiejszy, żebym ja uszczegółował sobie poszczególne dokumenty, żeby udostępnić nawet skanowanie. Skanowanie skanowaniem, ale przecież jeśli żąda się umowy, rachunku, faktury, to są to informacje łączone, zgadza się? Więc trzeba zrobić umowę osobno, zrobić rachunek, fakturę, tak? A więc łączy się dokument, jest to informacja przetworzona, więc proszę nie wymagać, ażeby w ten sposób tyle dokumentów robić. Powiem tak, jest straszny bałagan w księgowości na tej zasadzie, że po prostu w księgowości jest pomieszanie z poplątaniem. Te dokumenty, które powinny być w innym sekretarze, są łączone. Dlatego ja tłumaczę, ale panie przewodniczący, ja muszę wypowiedzieć całą kwestię, żeby nie było potem niedomówień.
Dlaczego taka sytuacja wniknęła? Dlaczego tak się dzieje? Bo jeśli ktoś mnie poprosi w tej chwili, tak jak mówię, o jedną informację, to jestem w stanie pogrzebać, za przeproszeniem, wziąć do źródła, zgadzać się i dojść. Natomiast jeśli się ode mnie żąda informacje, ba, a może państwo żądacie tych informacji, które ja nawet nie mam, nie posiadam. Bo nie wiem, ja, może zajmie mi 10 lat, jak będę tu pracował, dojść się do takich rzeczy, które jeszcze są źle były prowadzone w latach 2009-2010, nie mówiąc o 2008-2007, do której materiałów jeszcze nie sięgam. Także zachęcam serdecznie do korzystania w tej formie udostępnienia, umówić się, jest godzina, będzie pracownik, proszę bardzo. Przecież to są dokumenty finansowe z działalności publicznej, no więc to nie jest moja żadna prywatna instytucja, zgadza się, ja rozumiem prawo i przestrzegam prawa, ale nie pozwolę sobie w ten sposób, aby wykorzystując prawo do informacji publicznej łamano prawo, a wręcz odwrotnie, wręcz dosłownie w ten sposób się czyni, no żeby pokazywać, nie wiem, swoją elokwencję prawną, bo nie wiem, na ile stowarzyszenie ma prawników, no tutaj pan prezes szczyci się 30 miejscem w jakiejś tam liście rankingu, nieistotne jest miejsce, ważna jest wiedza. Natomiast jeśli to ma być takie odstrzeliwanie, za przeproszeniem, instytucji kultury czy innych podmiotów po to, żeby wykazać się, że pod tym szyldem faktycznie się działa, no to proszę wybaczyć, ale to jest nieporozumienie. Dla mnie no niepoważne publicznie. Ale ja przepraszam, nie jestem członkiem komisji, ale tylko chciałem się zapytać, czy pobierał pan jakieś opłaty na podstawie tego celnika? Pan Szydlik mówił też temat, powiedziałem, że ani grosza jeszcze nie pobrałem. Dlatego, że jeśli mówię, uczy się na tym, jeśli w drugim piśmie zarzucano, że opłaty pobieram, wtedy po prostu musiałem bronić się prawnie, w tym sensie, że takie zapytania publiczne typu proszę wykazania faktu, rachunków, umów za lata, takie i takie, nie ma żadnego istotnego interesu publicznego, który by wpływał na działalność, zagrażało działalności Domu Kultury, czy na jakiś ogólny interes. I to jest prawem, obowiązkiem wręcz osoby udzielającej odpowiedzi, wykazanie tego interesu. Ja w tych pismach wykazałem na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, jak również Stowarzyszenie Kastor, ponawiają prośbę zeskanowania 4000 dokumentów, ale w tym momencie już zwraca się do mnie stowarzyszenie. Bardzo dziękuję, że już nie występuje osobno pani skarbnik, pani wiceprezes, pan prezes i poszczególni członkowie walnego zebrania, tylko występuje zarząd. I tak to powinno być. To przecież odpowiedzi na wnioski składane przez państwa nie odpowiada moja sprzątaczka. Można by ironizować sprawę. Czy państwo sobie wyobrażacie, że ja też mam znajomych przecież, ba, i też moi pracownicy, i nagabuję 70 osób i one składają wam informację publiczną, a państwo potem się tłumaczycie, że z natłoku pracy, oczywiście tą informację udzielicie 2 marca, a z jednym z argumentów podnoszonych przez państwa jest to, że, no, że nie śpicie i nie nocujecie w Warszawie. Szanowni państwo, no, bądźcie poważni. Ja też nie mieszkam i nie nocuję w Tłuszczu, tylko mieszkam w Warszawie i muszę te 4000 skanów wykonać. Ale powiem otwarcie, nie wykonam tego. Choćby miało się to oprzeć o sąd administracyjny, dlatego że, jak powiedziałem, moje stanowisko jest takie, a nie inne w tej sprawie. Bez względu na decyzję nawet i rady co do uwzględnienia czy odrzucenia skargi na burmistrza za brak nadzoru nad działalnością Centrum Kultury. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Kamila. Ja mam takie dwa pytania odnośnie tych kosztów, co tam pan dyrektor podliczył to stowarzyszenie. Czy w tych kosztach była zawarta jakaś praca pracownika, czy nie? Czy to jest istotne w tej chwili, o co pan pyta? Drożycie państwo cały czas w innym temacie. Ja od tego tematu odchodzę, dlatego że powiedziałem, nie zostało ani groszem żadne stowarzyszenie obciążone. I proszę pana, od tego cennika odchodzę. Natomiast cennik jest cennikiem, natomiast orzeczenia sądowe mówią, że każda sprawa, każdy wniosek jest traktowany indywidualnie. Ja nie muszę wcale żądać od, przy takim przerobie, za przeproszeniem, bo jeśli, załóżmy, się zgodzi pan czy stowarzyszenie, że zrobimy skana, nie za 2 zł, za 20 groszy, dojdziemy do konsensusu, możemy to zrobić. I prawo na to pozwala. I pan prezes o tym wiedzą. Dlatego mówię, na dzień dzisiejszy nie pobrano. Kwestia jest ugodowa. Jeśli państwo będą stać i drążyć cały czas przy tym swoim temacie, żeby pokazać mimo wszystko, że oni są na prawie i znają się na prawie do informacji publicznej lepiej niż inne pozostałe podmioty. Nie. Ale jak tłumaczę, nie pobrano ani grosza za nie, informację. To moje pytanie, ponieważ tam w tej pana odpowiedzi był taki moment, gdzie tam pan wyliczył godzinę pracy urzędnika, tak? Zmieniłem to. Dlatego tłumaczę. Ja po prostu no, uczę się na błędach. Do tych błędów się poznaję. Dlatego stąd pytanie. Natomiast powiem szczerze, no, nie widzę jak gdyby naprawiania swoich błędów na dzień dzisiejszy i woli naprawiania swoich błędów przez Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich czy Stowarzyszenie Kastor.
Raczej ci panowie chyba będą trwać w swoim przekonaniu, że prawo należy do nich i oni będą stanowić. Nie no, ja panie przewodniczący mówię to, co myślę, proszę wybaczyć, także nikt nie będzie mnie, wie pan, hamował w to, co mam powiedzieć. Na dzień dzisiejszy, na tą chwilę nikogo nie obrażam, tylko argumentuję swoje racje, natomiast tłumaczę, no już odpowiedziałem 3 razy na to same pytanie. Zgadza się? Także nie pobrano żadnej opłaty, jak panu tłumaczę, i na dzień dzisiejszy prawo, gdyby doszło do tego, że będzie taka konieczność, zgadza się, jeśli będzie się upierać na tym stowarzyszenie, no ale to mówię, to będzie nawet rozstrzygać o tym sąd administracyjny, czy żądania dwóch stowarzyszeń, czy nawet stacji tłuszcz są zgodne z prawem i mają istotnie szczególny interes publiczny. Dziękuję. Proszę bardzo. Czym dalszy? Drugie pytanie, czy w tym BIP-ie, którym założenie tam powstanie, tak, w przeciągu, nie wiem, jakiegoś najbliższego czasu, te żądania, na przykład tak jakby tutaj grupy stowarzyszenia, które składało pismo, czy te żądania będą na przykład... To znaczy nie, będzie praktykowana taka sama zasada, kto praktykuje Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, jak również Stowarzyszenie Castor. W momencie, kiedy będą pojawiać się zapytania, zgadza się, więc nie będziemy je odpowiadać, tylko będziemy już te informacje, tak jak robi to wspaniale, tu uchwała i podziękowanie dla panów, że informacje zaraz są udzielane na strony i wtedy temat jak gdyby zostaje zamknięty. Ktoś spytał jedną rzecz, ten temat jest. Oczywiście BIP będzie zawierał podstawowe rzeczy, które wymagane są ustawą. To są najprostsze tak zwane BIP-y, zgadza się, a więc te normatywne przepisy, statut organizacyjny, kontakt, oczywiście informacje nie udzielane, czyli na wniosek, jeśli będą tym podobne. Natomiast sprawa zasadnicza, no, jaki wniosek będzie spełniał warunki formalne co do zapytania i spełniał określone warunki artykułu 6 ustawy. Zgadza się, bo on jest bardzo szeroko do interpretacji. Także no, nie mnie tutaj sądzić, zgadza się, i określać każdą interpretację. Sądy administracyjne również się mylą. No, proszę Państwa, jeden sąd tak wyrokuje, drugi wyrokuje ten. I powoływanie się między nami, między stowarzyszeniami a mną na różne orzeczenia sądowe, autorytety pisarskie i tym podobne, no, każdy się broni taką bronią, na którą oczywiście go stać. Ja dzisiaj się bronię tym również, że na dzień dzisiejszy panowie stowarzyszeni nie dotarli do wyroku NSA w Warszawie, który mówi jednoznacznie, że faktura, którą żąda się, nie jest absolutnie jakikolwiek dokumentem informacji publicznej. No i różnie to było. Wyrok zapadł, zgadza się. Jakiś tam burmistrz, nie wiem, jakiejś miejscowości wygrał sprawę, bo żądał do niego faktur przedstawienia i tym podobne. To, co w tej chwili żądać można. Panowie żądają, ja również żądam od państwa. Natomiast na ile prawnie ja i również państwo się obronią, zgadza się, tu już jest inny wymiar sprawy. Natomiast tłumaczę, czy na tym polegać ma działalność sprawdzania władzy, dosłownie. Chwała są stowarzyszenia, które po prostu się tym przyglądają. Tylko niestety nie chwała jest wtedy, kiedy te stowarzyszenia wykorzystują to prawo do całkiem innych celów z tym niezwiązanych. Bo gdyby były jakieś, nie wiem, zalecenia prokuratorskie, czy NIK-u, czy RIO, czy radnych co do złej działalności Domu Kultury, że tam coś się dzieje, że tam pieniądze są źle wydatkowane, gdyby były jakieś orzeczenia, to wtedy tak, istotnie szczególnym interesem publicznym byłoby to skierowanie takich pytań, prosimy o uchwały, tym podobne, czy umowy, bo mamy no, w tym momencie tak. Podstawę sądzić, że może tam coś się złego dziać. Ale taki atak na tej zasadzie polegający, że żąda się bez uzasadnienia czegoś nie wymaga. No ale przynajmniej jeśli jak o coś żądam, to mam jakiś powód, tak? Jeśli żądam informacji od Castor, to mam jakiś interes prawny, który udowadniam, że on będzie.